Sąd skazał Jana K. na karę 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jest to kara za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem, połączone z okresowym pozbawieniem wolności pokrzywdzonej, jak również kara za spowodowanie u niej ciężkich obrażeń ciała, takich zakwalifikowanych jako trwające dłużej niż 7 dni. Sąd jako okoliczności takie obciążające potraktował po pierwsze to, jak wiele norm prawnych naruszył oskarżony, po drugie to, że wykorzystał zaufanie, które pokrzywdzona miała do niego, do jego rodziny. To była wieloletnia znajomość, ona po prostu mu ufała. Wreszcie stopień obrażeń i drastyczność tego znęcania również wpłynęło na wymiar kary, jak również motywacja sprawcy zasługująca na szczególne potępienie. Sąd wziął pod uwagę także to, że do tych przestępstw dochodziło niejako na oczach małoletniego, na oczach dziecka tego oskarżonego. Sąd przyjął również pewne okoliczności łagodzące, a należy do nich po pierwsze uprzednia niekaralność oskarżonego, po drugie to, że zostawił tą kobietę w miejscu, w którym mogła liczyć na pomoc medyczną, czyli pod szpitalem, a wreszcie takie wiodące było to, że pokrzywdzona wybaczyła mu, przyjęła rekompensatę i no, nie rości żadnych już żalów do niego, przyjęła przeprosiny.